Moi drodzy, nie ma bardziej ludzkiego człowieka ode mnie. Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Zaczynamy kolejny odcinek z tej wspaniałej gry, a konkretnie będziemy robić serię prób. Jedną próbę musiałem pominąć z tego względu, że tu jest wyzwanie z Suprą i to wyzwanie się tutaj, moi drodzy, wiesza. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Teraz będę jechał wozem. Jaki to był ostatnio? Nie pamiętam, byłem chory, naprawdę schrypowany. Teraz już jest chyba wszystko w porządku. Jeszcze budzę się z lekką zatyczką w gardle, ale jest ogólnie dużo lepiej niż było to 3 dni temu. Z tego względu, że praktycznie cały czas nawet w pracy chodziłem z głupim szalikiem, który na szyi oczywiście, nie wiem, szalik się nosi chyba na szyi, chociaż różne są zboczenia. What the fuck, co ja gadam. Dobra. I mamy tutaj Subaru. Subaru WRX. Ej, słuchajcie, ja ostatnio czytałem nawet o Subaru, bo mi ktoś pisał, że tu jest taki silnik, który jest zajebiście ustawiony. Ma tłoki rozstawione o 180 stopni, czyli są na płasko tak potegowane, no nie? Ja myślę, jak to może chodzić, jak to w ogóle działa? I ja myślę, że dlatego te samochody tak zajebiście brzmią. I czytałem o właściwie zaletach i wadach tego silnika, tych konstrukcji i o tym, gdzie te silniki właściwie są montowane. Możecie sobie poczytać o silnikach w układzie Boxer i to wygląda naprawdę niesamowicie. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem. Widziałem silniki Widlasty i tak dalej, ale nie spodziewałem się, że są akurat takie. I nie wiem, czy to jest zasługa tych ustawienia tłoków, że te samochody brzmią, że Subaru brzmi w ten sposób. Podejrzewam, że nie, no bo w Porsche, na przykład Carrera S, też mamy takie silniki montowane. Mamy w Caymanie takie silniki montowane. Nie we wszystkich rocznikach, ale w niektórych tam mamy montowane te silniki w układzie Boxer. I ja się tak zastanawiałem, jeśli te tłoki właściwie leżą, są poziomo w stosunku do podłoża, to czy oddziałuje na nie jakaś tam siła grawitacji i czy po prostu od spodu jest większe otarcie, czy mniejsze, no bo tak z logicznego punktu widzenia powinno być. I ja tak sobie tak myślałem i rozmawiałem z pewnym specjalistą od, powiedzmy, silników i tego typu rzeczy. I on powiedział, że ta siła grawitacji jest na tyle mała, że to właściwie nie oddziałuje w ogóle i nie ma się co tym przejmować. I te silniki naprawdę bardzo fajnie się spisują, bo one jakby rozkładają wagę samochodu i sprawiają, że poziom ciężkości całego pojazdu, całej tej jednostki napędowej, bo to o nią głównie chodzi, ona jest najcięższa w samochodzie, jest bardziej rozłożony, dzięki czemu pojazd ma lepsze parametry jezdne. I to jest zdecydowany plus, a minusem jest to, że konstrukcja jest bardzo, bardzo skomplikowana. I no niestety też droga w eksploatacji, w produkcji. Z tego względu często właśnie producenci różnych marek rezygnują z instalowania tego silnika w swoich maszynach. Niemniej naprawdę możecie spotkać silniki w układzie Boxer w wielu maszynach. Przeczytajcie sobie dokładnie na Wikipedii, tam chyba było Porsche Cayman S, tak jak mówiłem, Porsche Carrera S, Subaru WRX STI na przykład, Subaru, którym ja teraz jeżdżę właśnie. I no, jest to ciekawa opcja. Nie wiem jak tym ze spalaniem, ale no słyszałem, że po prostu, znaczy słyszałem, czytałem, że ze względu na skomplikowanie, tam chodziło chyba też o wtryski, o ten układ cały wtryskowy, on jest dosyć skomplikowany w tych silnikach, no i też rozrząd i tak dalej, i tak dalej. Poczytajcie sobie, naprawdę ciekawy temat. Ja jak zobaczyłem pierwszy raz schemat tego silnika, to pomyślałem, what the fuck, nie? Ja mam w swoim Maserati silnik rzędowy, jeszcze nie ustawiony zdłużnie, tylko poprzecznie i tak jak patrzę na to, to jakiś kosmos jest w ogóle. Pisaliście mi w ostatnim, podostatnim materiale z Need for Speed Most Wanted, że najtrudniejsze w tej grze są bramki. Znaczy w serii prób oczywiście. Jest Cadillac CTS? Tak się on nazywał? CTS, dobrze. Dobrze, ludzki człowiek pamięta. O tak. Ludzki człowiek. Najludzkowniejszy człowiek, jaki może być. Najludzki.
najbardziej ludzki człowiek, jaki może być, to jestem ja, jestem Nucek. Dobra. Mamy tu, o Boże, kto mu zainstalował taki spoiler, moi drodzy, jak to wygląda, ten spoiler, on powinien być na, nie wiem, na jakiejś Mazdzie MX-5, on jest taki delikatny, na jednej nodze, że ja mam wrażenie, że jakbym oparł się od niego, przypuśćmy całując się z dziewczyną, i oparłbym się od niego, to on by po prostu się połamał. Goddammit. No masakra. Bardzo lubię ten wóz, ten model. Wiecie co, on mi przypomina... Przypomina mi scenę z Matrixa Rewolucji... Nie, Matrixa Reaktywację chyba. I tam była ta scena z autostradą, pamiętacie? Jak w którymś momencie, nie wiem czy to Gościówka jechała Cadillaciem, chyba Gościówka, ten Cadillac właśnie był i on tak wymiotał, taki czarny, chyba nawet matowy. Tak zajebiście wyglądał, tak zajebiście brzmiał i taki szybki był i tak pomyślałem, wow, to jest fajny samochód. I od tamtej pory właśnie lubię ten model. Chociaż ja ogólnie nie jestem zwolennikiem takich klocowatych, wielkich samochodów. No i też właśnie, muszę sobie znowu przeczytać, jakie są tutaj montowane silniki, bo Subaru mnie normalnie zaskoczył, jak zobaczyłem, wow, chciałbym kiedyś usłyszeć, jak ten, znaczy, brzmienie samochodu dużo zależy oczywiście od układu wydechowego, od kolektora, od całego tego odprowadzania spalin, no bo przecież tamten dźwięk się moduluje, silnik jakoś tam też w jakimś tam stopniu wpływa może na ten dźwięk, ale układ wydechowy dużo bardziej, więc podejrzewam, że te samochody Subaru właśnie brzmią w ten sposób, a nie inny, ze względu na jakiś tam układ wydechowy, jakieś tam konkretne części, które są montowane do tych samochodów. I zobaczcie, że nawet w NFS-ach jest to uwzględnione. Te samochody brzmią zupełnie inaczej. W każdym NFS-ie i nawet w każdej innej grze wyścigowej jest w ten sposób. Więc to jest naprawdę ciekawe. A tak w międzyczasie robimy sobie już wyzwanie Cadillaciem i zostało mi... O, już niewiele już się kończy. Zobaczcie, te wyzwania są naprawdę bardzo łatwe. Pisaliście mi, że te bramki są trudne. No, jak na razie idzie spoko, chociaż wiadomo, że to jest... nie wiem, gdzieś tak połowa stawki tych wyzwań? Nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć. Ale mogę wam za to powiedzieć, że skoro jestem taki ludzki, to jutro też będzie odcinek z Need for Speed Most Wanted 2005. Taki jestem, Lucek. A teraz pojedziemy sobie... Ha, widzicie, co się stało? Popsuło mi się, wyzwania mi się popsuły. No kurde, gra mi się skraszowała i będę musiał znowu pominąć to wyzwanie. No kurde, no. Ej, co to tutaj jest niezrobione? No, to... Hej, kurde, nie to ten. Ja wybrałem to chyba Suprą, to co mi się crashowało zawsze, ale jestem głupi. Dobra, to Subaru chyba powinno być w porządku. Mam nadzieję, że się teraz nie zawiesi. Musimy uciec policji tam. Nie Subaru, jakie Subaru? CTS, no, Cadillac. Także, no niestety, gra się wiesza na tym jednym wyzwaniu. Nie wiem, czemu tak jest. I czemu ja je znowu wybrałem, no, zamyślony byłem. Ja po prostu myślę już naprzód o tym, co zaraz wam powiem. Musimy zgubić policję w mniej jak 4 minuty. Myślicie, że to jest wykonalne? Czy wy w ogóle myślicie? Ja myślę, że tak. Więc podwójnie tak, że i myślicie, i że zgubimy policję, więc bez obaw. Nie oceniam was aż tak nisko, jak wy mnie. Ja często nie myślę i często robię błędy, na przykład ortograficzne, jak... A dlaczego tak jest? Dlatego, że czytam dużo komentarzy na YouTubie, szczególnie pod moimi wideoami. I wiecie co? Ja się po prostu od was uczę. Ja muszę zacząć czytać książki w jakimś tam wolnym czasie, jeśli takowy znajdę, żeby się nauczyć... żeby po prostu zapamiętać, chociaż wzrokowo, jak te wyrazy mają wyglądać, bo ja już, jak czytam 7 milionów takich waszych komentarzy, typu mój przez otwarte, ja wiem, że to jest źle, ale po jakimś czasie się tak przyzwyczajasz do tego, że już, może to jest dobrze, może ja też tak napiszę. No i taka lipa jest potem. Potem patrzycie na mnie jak na głupka, debila. Ja wcale taki głupi nie jestem. No dobra, może trochę jestem, ale nie aż tak, naprawdę. I wcale nie trzeba oceniać człowieka po tym, co się widzi w internecie, bo ja czasami, no, siłą rzeczy piszę tak, no bo czytam te komentarze i chcę mieć z wami kontakt, więc
czy tam nawet te z błędami ortograficznymi, które przekraczają pojęcie naukowców z NASA, no. Oni tak się zastanawiają pewnie, jak patrzą na te wszystkie komentarze w internecie, what the fuck, to oni tworzą jakiś nowy język, ci ludzie, czy co? A ty jajo głowi. Słyszałem w ogóle, że naukowcy z NASA nie mają uczuć, tak? Wam powiem, tak słyszałem. O. Okej, muszę... kurde. Wiecie co, gra mi się na chwilę zminimalizowała, nie wiem dlaczego tak się stało. No tak się zminimalizowała, no czasami się minimalizuje. Jakiś tam komunikat ci się pojawi na ekranie i nagle wszystko w szlak trafi. No i niestety tak było tym razem, więc lipa. Okej, goni mnie dalej. O kurde, mam 1,5 minuty na zgubienie całego pościgu. No niedobrze, ale muszę sobie z tym jakoś poradzić. No, o, wiem jak sobie z tym poradzę. Mon! Proszę bardzo, żryj! Ej, no what the fuck, jakim cudem on mnie jeszcze goni, skoro ja zrzuciłem na niego te belki? Chwileczkę, coś tu nie gra, to jest jakiś cheater? Chwileczkę. Wyłącz te programy, man. Jaki koleś. Ej, zobaczcie, on się nie poddaje, czy to jakiś Rambo, czy cheater? Jedzie sam na solówkę. Na solówkę mnie, ha, 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 ha. Człowieku, nie ogarniesz, po prostu. Daj sobie spokój. Spokój przez duże S. Nie widzisz mnie? No gdzie mnie widzisz? Jakim cudem mnie zauważyłeś? Ej, ja zauważyłem, że ten Cadillac bardzo ładnie brzmi na niskich obrotach. Tak słychać tą pompkę, jak dmucha mu tam. Wow! Wdmuchuje mu te powietrze ostro. Bijemy tu. No nie wiem, czy go zgubię. To jest naprawdę jakiś niepowstrzymany Rambo cheater. 25 sekund oszaleliście. Jak mam go zgubić w tyle czasu? O kurde, co za... A poszła mi stąd. Poszła mi. Dobra, powtórzymy. Dobra, jeszcze raz podchodzę do tego wyzwania. No, to jest jakieś trudne. Nie wiem, nie mogę ich zgubić od razu. Nie wiem czemu. No, no może... Może jakoś to będzie. Może tym razem się uda. Spadaj mi stąd, dzido tempa. Okej. Okay. Też cię pospychać na sprawę. Ja już mam. Ja dobra, już mam na nich sposób. Tu jest niedaleko coś, czego oni po prostu nie zdołają ominąć, nie zdołają tego przetrwać. Moi drodzy, ja wam pokażę co to będzie. Pokażę co to będzie, bo to będzie po prostu koniec świata dla nich. To jest świata. Nie damy sobie rady z tym ani trochę. Tak, klucza. A mogłem sobie pojechać tą, tym takim skrótem troszeczkę, bym ich tam zgubił, ale. No nie pojechałem i nie zgubię tak łatwo. Trudno, dam sobie radę i z tym. Co? Już, 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 już. Sami się rozwalili, a jeszcze nie doszedłem tu, gdzie chcę dojść. Patrzcie. Patrzcie, no patrzcie co się stanie. No po prostu nie... No chodź, 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 chodź. Jaki mądry jesteś. Chodź, zobacz. Ojej, przykro. Co ty tu robisz? Lubię tą grę, czasami po prostu mnie rozbraja. Udało się ukończyć w trochę czasu, minutę, 11 sekund jakoś tak. Pięknie. Kolejne wyzwanie, zobaczymy jakie to będzie. Muszę pamiętać, żeby nie włączać tego, tam się gra crashuje. Tu mamy jakieś auto, o ciekawe jakie wóz teraz będzie, jakie wóz. O, coś ma... Gujordo z paskudną dupą, oh my gosh. Nie. To oczywiście nie jest to Gallardo, które ja mam w swojej karierze i którego nie mogę już niestety przetestować, no bo do kariery nie mogę sobie wrócić Most Wanted, nad czym ubolewam. Chciałbym sprawdzić, jak ta moja katerka sobie tam radzi. Aha, a propos radzenia sobie osiągania maksymalnej prędkości w Need for Speed Most Wanted 2005. Ktoś mi wkleił bardzo ładne zdjęcie, gdzie osiągnął wszystkie... znaczy osiągnął, gdzie testował wszystkie te topowe samochody w tej grze pod względem właśnie prędkości maksymalnej i żaden z nich nie osiągnął 400 km na godzinę, nawet ten wasz słynny Ford GT. Także ja się pytam, gdzie są rodzice? Kto wam powiedział, że Ford GT osiąga 400 km na godzinę z luźną gumą w Need for Speed Most Wanted 2005? Ja się pytam, gdzie są rodzice? Bo ja tu widzę, że tu jakaś patola się rozszerza, no.
Jak można tak mówić, skoro to nieprawda? Jak można kłamać ludzka, biednego, który myślał, że tak jest? Kupił sobie specjalnie Carrera GT, żeby tego nie sprawdzać. A wy mu takie rzeczy robicie. Najbardziej ludzkowemu człowiekowi na świecie. Ludzkiemu. Najbardziej ludzkiemu człowiekowi na świecie. No dobra. 36%, moi drodzy, to już trochę. Gallardo sobie radzi tutaj pięknie. Jeszcze zostało mi... O, masz ci do tempa. Jeszcze zostało mi tam kolejne wyzwanie do zrobienia właśnie w tym Gallardo, ale nie zdążyłem spojrzeć, co to będzie. No na pewno coś policyjnego w tej grze. Wszystkie wyzwania są policyjne, nie to co Need for Speed Carbon, gdzie były jeszcze przecież fajne drifty. Znaczy, dla niektórych one nie były fajne, bo były takie bardzo arcade'owe, ale wiecie co, w grach nie chodzi o to, żeby było, nie wiem, w 100% symulacyjnie i tak dalej, nierealistycznie i tego. Właśnie chodzi o to, żeby było nierealistycznie, no ale chodzi o to, żeby było przede wszystkim zabawnie, żeby było przyjemnie, żeby było rozrywkowo. Gra ma dostarczać dużo frajdy, od tego jest nazywana grą, dlatego jest nazywana grą. No, tak czy nie? Moje zdanie takie właśnie jest, dlatego bardzo lubię gry zręcznościowe jak Need for Speedy, które dostarczają mi sporo frajdy, a jednocześnie mogę sobie podziwiać samochody, takie jak właśnie Gallardo, chociaż nie akurat to Gallardo, bo no niestety tu mamy lipę pod względem wyglądu. Nie lubię tej. To jest chyba pierwsza generacja Gallardo, tak? Dobrze mówię? Na pewno pod względem nadwozia. Ale nie wiem, czy reszty komponentów w postaci właśnie silnika. Czy tu były V10 już montowane? Oj. No nie, co za tępeciady. Siedzą mi na ogonie. Ale już 90%, to zaraz będzie koniec tego wyzwania. I w zasadzie tyle. Okej, okay, a ja sobie pojadę tu. O, i tak zrobię. Oni nie wiedzą, że tutaj można jechać. Ha, ha, ha. Oni zawsze jadą górą, albo tam naokoło. I zobaczcie teraz. I robię tak, i robię tak. Yeah, oh yeah. Uhoho, fotek. Że fotek. No dobra, zostało nam na dzisiaj ostatnie wyzwanie. Będzie to czas pościgu. O, Weimaingasch. 7 minut będzie trwał. Dobra, moi drodzy, to inaczej. Zrobimy sobie 7-minutowe wyzwanie na później. Oczywiście w Gallardo. No a dzisiaj bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!